Wielki mecz, wielkie emocje, wielkie serca. Na dębickim lodowisku zrobiło się bardzo gorąco. Hokejowa reprezentacja artystów polskich i przyjaciele UKH Dębica zagrali dla 3-letniej Emilki. Było śmiesznie i kabaretowo, chociaż nie zabrakło także gry na poważnie. Po prezentacji drużyn wzorem rugbystów zawodnicy urządzili pokaz, który miał rywala zmusić do oddania spotkania walkowerem. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Mecz rozegrano specjalnie na tę okazję przygotowanym krążkiem. Niektórzy mieli podejrzenie, że zaczarowanym, bo drogę do siatki znajdował on znacznie częściej niż w rozgrywkach ligowych. Pomagamy malutkiej dziewczynce, to jest oczywiście Emilka. Emilka ma na imię. To jest najważniejsza sprawa. Oprócz tego oczywiście spróbujemy wygenerować tutaj emocje sportowe, ale mam nadzieję, że będzie też trochę zabawy dla wszystkich. Cieszy mnie to, że gramy charytatywnie i możemy dużo uzbierać. Tak jak ostatnio udało nam się zebrać 18 tysięcy, więc jestem dumna z tego, co robimy, przy czym tak wspaniale się bawimy. Myślę, że nikt tutaj nie wygra, wygra cel charytatywny, więc nie martwię się o żaden wynik. I mam nadzieję, że będziemy fajnie się bawić jak zawsze. Kilka tygodni ciężkich przygotowań, dużej ilości ludzi, bardzo dużo ludzi dobrego serca zaangażowanych w ten projekt, w to wydarzenie. Cieszymy się bardzo, że kibice, jeszcze może tego nie widać, ale na pewno dopiszą, bo prawie komplet biletów sprzedał się do 12 rano dzisiaj. Także założenia zbiórki dla 3-letniej Emilki są, można powiedzieć, zrealizowane. Zobaczymy, jak się to wszystko zakończy. Ja się nie znam na hokeju, nie potrafię grać w hokeja, w życiu w hokeja nie grałem. A jestem tutaj po prostu tylko i wyłącznie dla dobrej zabawy, żeby pomóc i to wszystko. Imprezę poprowadzili Elżbieta Romanowska i Irek Bieleninik. Przede wszystkim liczy się cel, bo nie dla tak naprawdę jazdy na łyżwach i dla hokeja do końca tutaj przybyliśmy. Ja się bardzo cieszę, że jest nas coraz więcej, że coraz więcej ludzi przybywa. Mamy nadzieję, że póki mecz się jeszcze nie rozpoczął, tych ludzi będzie cały czas przybywało, że zbierzemy mnóstwo pieniędzy. I na pewno te osoby, które przyjdą, wspomogą naszą bohaterkę, będą się też świetnie bawić, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Ten mecz będzie zapamiętany raz, bo po raz pierwszy gra tutaj hokejowa reprezentacja artystów polskich. Dwa, jest to ostatni mecz na starym lodowisku. Trzy, zbieramy na Emilkę. Cztery, to w ogóle będzie genialna zabawa. Genialna zabawa, bo zdradzam tajemnicę. Nie wszyscy dobrze grają w hokeja w naszej drużynie, choć wkładają to w całe serce, więc będzie można dobrze się tutaj poczuć, zobaczyć, że ktoś ma gorzej ode mnie. Artyści raz po raz chwalili wspaniałą publiczność. Na trybunach dosłownie zabrakło miejsc. Takiej frekwencji na meczu hokeja nie pamiętają nawet najstarsi dębiczanie. Kibice nie szczędzili gardeł i braw. Brakło nam biletów, brakło wejściówek, ale jakoś udało się, że wszyscy, którzy chcieli, tutaj są. No i cudowna sprawa, że i mieszkańcy Dębicy, samorządowcy, artyści, ludzie, którzy ledwie się trzymają na lodzie, potrafią tu być z nami i grać. Ciekawości przyszliśmy pooglądać właśnie, jak sobie tutaj dają radę nasi zawodnicy dębickiego klubu. Tak, dokładnie, to jest największy sukces, że brakło miejsc, tak? W końcu jest impreza sportowa z super ludźmi, która pokazuje, że Dębica jest gotowa na takie imprezy i chce więcej. Całe miasto wspomaga, jest nas multum. Wszyscy przyszli, którzy chcieli przyjść, za to mieszkańcom Dębicy bardzo serdecznie dziękuję. W przerwach między tercjami swoje umiejętności zaprezentowali młodzi hokeiści z dębickiego klubu oraz łyżwiarze figurowi. Będziemy jeździć na lodzie, będziemy grali i jeździli po prostu. Bo fajnie się jeździ i najmniej się wywala. Tylko będziemy jeździć i tyle. Dla kibiców. Ku uciesze widzów jedynym w swoim rodzaju pokaz tańca zaprezentowali także Ewa Błachnio i Jan Kliment. To jest tak cudowne, że mamy okazję się spotkać, mamy okazję się naprawdę fajnie pobawić na tym lodzie i przy publiczności, a jeszcze, i to jest absolutnie najważniejsze, komuś pomóc. I to w tak cudownej atmosferze i wow! To jest przegenialne, polecam wszystkim. Zakładajcie drużyny hokejowe i pomagajcie ludziom. Głównymi bohaterami spotkania wbrew pozorom nie byli artyści, ale 3-letnia Emilka. Podopieczna terapeutycznego przedszkola Radość w Dębicy nie chodzi i wymaga stałej rehabilitacji. Za okazane wsparcie dziękowała siostra i rodzice dziewczynki. Pionizator. Najbardziej nam chodzi o pionizator.
żeby po prostu mogła nauczyć się stać, a później chodzić sama. Cały czas jesteś rehabilitowana, ćwiczy i właśnie potrzebuje tego pionizatora, żeby po prostu jeszcze bardziej ją wspomóc. Fajny mecz, wszyscy się cieszą elegancko, bramki strzelają jedni i drudzy. Takie troszkę podejrzane to wszystko, ale to tak ma być. Bardzo się cieszę, że zostało to zorganizowane dla mojej córki. Jestem wdzięczny wszystkim organizatorom, tym osobom, które się przyczyniły do tego. Dziękuję bardzo. Zdobyć bramkę mogli nie tylko zawodnicy, ale również kibice. Wylosowanemu szczęśliwcy wystarczył jeden strzał, aby wygrać samochód na weekend. Bardzo wielkie, ale za to zacne emocje. Dużo się dzieje, zbieramy pieniążki dla chorej dziewczynki, więc myślę, że takie emocje są wskazane i powinny być takie mecze jak najczęściej robione. Bardzo trudny przeciwnik. Tak jak widać, reprezentacja artystów polskich nie tylko grają tutaj u nas, ale jeżdżą po całej Polsce, wspierają różne akcje charytatywne, więc na pewno są bardziej zgrani niż my. No ale widzę, że pomału dajemy radę i będzie bardzo dobrze. Będzie na pewno bardzo dobra zabawa. Drużyna naszych przeciwników, czcigodni zawodnicy Dębicy są świetni, naprawdę nieprzygotowany byłem na tak duży poziom. Dwóch zawodników potraktowało mnie bardzo tak fizycznie i to jest, na tym polega hokej i się czuję teraz tak podminowany. Drugą tercję wyjdę po prostu jakbym był po jakichś środkach dopingowych, a nic z tych rzeczy. Jestem tutaj świadomy swoich czynów i naprawdę druga tercja będzie doskonała. Jedni, drudzy grają, tak jak widać, bardzo dobrze. Staramy się, nie puszczamy, nie pozwolimy, żeby ktoś tam jeszcze nam wbił bramkę. Będziemy się bić do ostatniego. Rewelacja. Jak mąż bramki strzela? Tak, mąż bramki strzela. Super, widzę, że się wszyscy dobrze bawią. Zapędy zawodników nie poskromiły nawet częste upadki i bliski kontakt z mroźną, lodową taflą. Hokeiści stosowali różne zabawne i pomysłowe metody dekoncentracji przeciwnika. Witam. Dobre, żeby porozmawiać? Chodź mi trafikę na bok. Nie, to chodź na chwilę. Chodź. Słuchaj, ciągno pogadam, chodź. Chciałem się zapytać ciebie, jak nam ci się podoba w Dębicy? Bardzo jest ładnie, choć nie zobaczyłem wiele jeszcze, ale ogólnie atmosfera jest najważniejsza. Tutaj jest wszystko, ale popatrz. On zabrał tu. Widać, że mają to też ćwiczone. Tak. Chłopaki tutaj trenują. Tutaj nic nie jest w przypadku, nic. Nie. My cały czas trenujemy tutaj na lodzie. Patrz, no o, widzisz teraz? Cały czas. Patrz. Nie jest to taka zabawa, bo wszyscy dają z siebie naprawdę 150%. Tu, jak to się mówi, nie ma lipy, tylko naprawdę tam, gdzie są jakieś fajne wygłupy, to bądźmy szczerzy, jest show, ale z przepychanki pod bramką, strzały, wszystko jest na serio, więc no idealny, po prostu hedonistyczny altruizm. Śmierdzimy i jeszcze się to wszystkim podoba. Nie udaje się nam strzelić. Nie, choć poziom jest bardzo wysoki. To nie jest jak tak zwane lelum po lelu. Staramy się jak możemy, ale no nie da rady. Jest świetnie, naprawdę. Ale myślę, że... Niestety ta tercja, ja fizycznie już kiepsko się czuję. Tak? Myślę, że w trzeciej tercji nie żeby tam, ale pomożecie? No musimy, pomożemy! No. Dobra, gramy dla szczytnego celu. Oczywiście, tylko i wyłącznie. Po ostatnim gwizdku sędziego zawodnicy nie tylko podziękowali sobie za grę, ale również prześcigali się w pomysłach, jak to najlepiej wypaść na wspólnej fotografii. Piękny mecz, ale przede wszystkim wzruszająca przemowa siostry Emilki i to, że pomogliśmy Emilce, że Dębica jest czuła na krzywdę swoich obywateli, że pomagają sobie nawzajem. Super, dziękuję naprawdę Dębicy za wspaniałą atmosferę, za to, że mogłem tu być. Dobry humor i chęć zabawy udzieliły się wszystkim. Wynik wielkiego charytatywnego meczu nie był w tym wszystkim najistotniejszy. Ważniejsza była pomoc dla Emilki. W sumie na wsparcie dla dziewczynki udało się zebrać ponad 24 tysiące złotych. Jak było widać, reprezentacji artystów bardzo spodobało się w Dębicy. Trzeba mieć nadzieję, że to był pierwszy, ale nie ostatni taki hokejowy występ.